Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Zaczynamy od wyboru samochodu na ten odcinek i myślałem właśnie o Audi RS3, A3, S3, są różne wersje tego z tym nadwoziem, tak, silnikowe. No tutaj mamy wersję RS3, czyli tą najmocniejszą. Sprawdźmy sobie. Zainstalujemy tutaj opony, oczywiście zimowe, bo można, jak się okazuje, zainstalować opony zimowe do każdego samochodu, jaki tylko sobie chcemy mieć. I ohoho, patrzcie, jakie fajne niemieckie malowanie. Ktoś próbuje do mnie dołączyć, nie ma problemu, za chwilę zaakceptujemy. Które mal... how deep. Jakie malowanie śmieszne. Weźmiemy sobie. Pyk, kup za kredyty. I tak, ogólnie jeśli chodzi o tryb multiplayer, to kooperacja działa. Można sobie jeździć też dowolnie, w tej jeździe takiej dowolnej online, tak? Grać z innymi graczami, nie ma problemu. Okazuje się, że nawet jeżdżąc online, niejako w kooperacji, robimy część zadań do naszej kampanii. Ja po wyjściu z półtora czy dwugodzinnej sesyjki online miałem kilka rzeczy ukończonych już w trybie kampanii. Tak sobie wygląda to malowanie. Podoba mi się, dlatego ja wybrałem właśnie. Zaraz zainstalujemy tutaj opony. Zobaczymy, czy możemy tu poszerzenie jakieś dać. O, czy można opony zimowe, zobaczcie. Są zimówki jak najbardziej. Wtedy prowadzenie... co prowadzenie? Nic. Po prostu lepiej się prowadzi samochód na śniegu. I tyle, dlatego je od razu instalujemy. Pyk. Zawieszenie. No i tutaj mam dylemat. Jakie zawieszenie na śnieg? No ja myślę, że raczej wyższe. Opony, szerokie kapciory, to zaraz sobie zrobimy, instalujemy. Wiem, że wśród was jest sporo fanów właśnie Audi, tego modelu, tego nadwozia. Ja też jestem fanem, też mi się bardzo podoba Audi, też mi się ta marka podoba. Zaakceptujemy Shadow Master 26, próbuję do mnie dołączyć. Ja przez jakiś czas, od dłuższego czasu, okej, udało się w ostatniej sekundzie. Przez jakiś czas, od dłuższego czasu akceptuję wszystkie zaproszenia w Forzie z tego względu, żeby po prostu więcej z wami grać. Jako tako teraz live'ów robić nie mogę, bo mam problemy, przepraszam, z internetem i chciałbym też z wami pograć na live'ie, jak ostatnio sobie graliśmy, to było super, no ale jakoś tak mi to po prostu teraz nie wychodzi. Inna sprawa jest taka, że to Audi jest teraz w klasie B i wiecie co? Ja jeździłem tutaj na tym śniegu samochodami z naprawdę niezłymi osiągami. O, no właśnie, to jest a propos mojego internetu. Z naprawdę niezłymi osiągami, tak? I... no ciężko było je ogarnąć na tym śniegu, na lodzie, na tej nawet takiej... ja nie wiem, czy szosie, nie szosie tutaj. Dlatego postanowiłem sobie teraz, że wezmę jakiś samochód może z niższej klasy i na przykład stuninguję go do klasy A. Chociaż mam na przykład samochód Ken Blocka, którego wam pokazywałem na live'ie. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach, pokażę wam go też na odcinku. I jest on fenomenalny, jest zajebisty, mega szybki, świetnie się nim jeździ na śniegu, bardzo mi się podoba. Ale dzisiaj chciałem przetestować coś innego i jest tym samochodem właśnie dzisiaj Audi RS3. Posłuchajmy chwilę, jak sobie brzmi. Okej, już, teraz chodźmy do garażu. Musimy tutaj parę zmian wprowadzić. Ten samochód standardowo był w klasie B. Musimy go podnieść do klasy A. Muszę sobie łyka herbatki zrobić, bo... O, pycha. Dobra, teraz tak. Warsztat. Automatyczne ulepszenia. No dobra. Klasa A. Nie chcę mi się tych wszystkich części wybierać, ale za... okej. Ale na prowadzenie jeszcze trzeba będzie coś zainstalować na pewno. Od razu sobie zainstalowałem opony i system raczej nie powinien mi tego odinstalować. Zaraz zobaczymy. To są hamulce. Tutaj tak wyśrednił to wszystko bardzo dobrze. Ja nie chcę, żeby ten samochód był w jakiejś tam mega klasie. Są opony zimowe, fantastycznie, o to chodziło. Czy inne felgi? Nie podobają się wam te... a to nie są standardowe. To są chyba te felgi zainstalowane przez gościa, który robił to malowanie, do tego malowania. Zobaczmy sprzęgło, bardzo fajnie, wszystko jest... ach, kurczę, no, skrzynię możemy jeszcze lepszą zainstalować, to będziemy mieli jakąś tam regulację tych biegów. Dobrze, tu mamy tak, o spoilerowanie, no właśnie, zobaczmy tu, o co chodzi. Możemy sobie parę rzeczy pozmieniać i zobaczcie, Audi RS3 posiada bardzo dużo opcji jak na Forza Horizon 3.
Zobaczmy, ten pierwszy zderzak fabryczny wygląda tak, drugi tak, trzeci tak. Kurczę, nie wiem na co się zdecydować, bo ten jest taki jakby z Audi, jak ona się nazywała? Z tej poprzedniej generacji, nie tej, co przed tą Audi, tylko jeszcze poprzednią. Wiecie, o którą chodzi, tą taką popularną w Polsce, nie? Że ten grill jest taki przedzielony. A tu jest ten najbardziej hardkorowy zderzak, ale standardowy, wygląda spoko. Podobają mi się te wielkie wloty powietrza. Myślę, że na śnieg przyda się coś takiego. Będzie wyżej zawieszony trochę z przodu, może nie będzie tak krył. Chociaż to pewnie nie ma większego znaczenia. Spoiler, nie pasuje, bardzo podoba mi się kształt bryła tego samochodu, więc zostawimy tak jak jest. No i tył, zobaczcie, możemy sobie dać dwie takie rakietki. Albo cztery, albo dwie dwururki. Z tyłu, jeśli chodzi o wydechy i zderzak. W ten sposób. Troszeczkę psuje nam się malowanie, zobaczcie, nie? Ja myślę, że to malowanie było projektowane na ten zderzak, dlatego ten sobie zainstalujemy. No i progi. Progi? A tak, zmieniałem się progi, tylko ta zmiana była tak kosmetyczna, że nawet tego nie zauważyłem. Aczkolwiek możemy sobie coś tu zmienić. Te osiągi się jakoś tam minimalnie pogarszają. Powinny być jeszcze jakieś tam mniejsze cyferki, które uwzględniają te części, które pokazują, że coś jednak się tam zmienia, nie, że świeci się po prostu na czerwono. Napęd mamy tu na 4 koła. Także nie trzeba nic zmieniać. Możemy jeszcze zainstalować sobie V8, jakby ktoś chciał, ale oryginalny dźwięk tego samochodu mi się podoba bardzo, więc przy tym zostaniemy. Dobrze. Wychodzimy. I myślę, że możemy powoli lecieć, zobaczyć. Za 1000, okej. Okay. Lecieć, zobaczyć, jak się tym samochodem teraz śmiga. Klasa A troszeczkę lepiej niż klasa B przed chwilą. Więc powinno się śmigać ładnie. Jak będzie, to zobaczymy. Niestety Audi było tak mocne, że po próbie wbicia do jazdy dowolnej wywoliło mnie totalnie z gry na pulpit. I to też ciekawa jest sprawa z wyłączaniem tej gry i wywalaniem z niej. Nie dostajesz żadnego komunikatu błędu ani nic. Zobaczymy, czy teraz się uda. Ach, udało się. Dobrze, coś było nie tak z sesją chyba, czy coś, nie wiem. Też jest ciekawa sprawa z tym wywalaniem czy wyłączaniem gry, bo wystarczy, że nacisnę Alt F4 i od razu, bezpośrednio, nie trzeba na nic czekać, nic wyłączać, nic dodatkowo zatwierdzać, od razu wychodzimy z gry na pulpit. Wyłącza się tak, jakbyśmy zminimalizowali okienko. To jest czasami nawet przyjemne, ale nieprzyjemne, kiedy no jednak wywala z tej gry, tak, i nie wiesz z jakiego powodu nawet. Dobrze, mamy tutaj jakieś coś. Zobaczymy, czy ja mogę jechać swoim samochodem. No mogę, kurczę, jest specjalna klasa, fajnie, jedziemy. Nawet jakby nie było, mogę sobie utworzyć takie mistrzostwa specjalnie pod mój samochód i wtedy bym jechał właśnie nim. Zobaczymy, jak mi pójdzie i z kim będziemy się ścigać. Trochę jak się przybliży karoserię tego samochodu, nie, jak czasami to są takie zbliżenia, widać, że to malowanie jest takie leciutko rozpikselowane, ale i tak jest mega. Z daleka wygląda spoko, więc jest okej. Poziom trudności, czy tutaj coś trzeba zwiększać? Nie, mi się cały czas na tym poziomie trudności bardzo fajnie jeździ. Właśnie, cele, zobaczymy. Umiejętności. Uderzenie bokiem. Co to było, to uderzenie bokiem? Chyba wiem, to trzeba tak podczas driftu coś skasować bodajże, albo przywalić w kogoś. Zaraz zobaczymy, który moment mi się bardziej zapisze. No i oczywiście musimy wygrać. Ależ to Audi fajnie brzmi, słuchajcie. Ja się na chwilę wyciszę, a wy posłuchajcie tego samochodu. No nie powiem, nie jest tak łatwo ich dogonić tutaj. Tu w tej grze nie działa... O właśnie, to chyba odnośnie tego uderzenia bokiem, tak. To o to chodzi. Trzeba rozwalać pachołki, znaczy były takie pachołki specjalnie chyba poustawiane po to, aby zaliczać to wyzwanie.
bo normalnie ich nie ma. O, widzicie, teraz uderzenie bokiem, czyli kasowanie różnych jakichś tam pobocznych pierdół, ale najlepsze jest to, że my to musimy robić, a jednocześnie musimy ścigać się i wygrywać, a boty tego robić nie umieją, bo tego nie potrafią, to robić umie tylko gracz, czyli my ludzki. Pyk, coś tam skasowałem, chyba kawałek płotka, ale wygrać będzie ciężko. Właśnie, bo ja w ogóle tego Audi nie dostroiłem. Ja myślę, że mógłbym jeszcze troszeczkę skrócić biegi, aby... No, on chyba ma za niskie obroty. Startuje następny bieg z niskich obrotów i przez to ma gorsze... Wow, przyspieszenie. Tutaj parę słupków jest jakiś. Tak, trzeba będzie tak zrobić, że się skróci te biegi. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Powinno mi pójść znacznie lepiej na tym wyścigu. Ja się w ogóle tym... wyzwaniem nie powinienem przejmować, tylko starać się na każdym zakręcie po prostu strącać jakieś rzeczy bokiem i powinno się samo zaliczyć. Jeśli chodzi o właśnie wspólne granie, czyli kooperację w tej grze, to jest tyle fajniejsza sprawa, że jeśli jedziemy właśnie w grupie, może inaczej, jeśli ktoś do nas dołączy, to zawsze jedziemy w grupie podczas tych wyścigów i wtedy każdy z członków zarabia równowartość punktów, żeby zbilansować wszystkich graczy, czy tam boty, nie? W tym wyścigu. I to jest tyle wygodne, że wystarczy, że jedna osoba z nas będzie nawet na drugiej pozycji i już wygrywamy cały wyścig i ta wygrana się zalicza, tak jakby każdy z osobna sobie grał sam na swojej kampanii. Dlatego to jest super i łatwiejszy sposób właśnie do wygrywania w ten sposób współpracy, tak? Bardzo podoba mi się w ogóle... Choć tak, jest jeden minus w tym dodatku, no fakt, to jest cena, tak? Że tam trzeba trochę jednak zapłacić, mimo że się nawet kupiło tą wersję Ultimate, jak narzekałem w jednym odcinku, że bardzo źle, bo nie można tego inaczej zdobyć, prawda, tego dodatku, ale pogravszy sobie troszeczkę, powiem wam, że naprawdę, naprawdę dostarcza ten dodatek niesamowitych emocji, zwłaszcza gdy jeździ się z kimś w kooperacji. Nawet nie trzeba się specjalnie ścigać, wystarczy jechać sobie gdzieś w góry, krętą drogą, driftować przy sobie, równo, tak? I to daje mega, mega wrażenia z ogólnej rozgrywki, także ja polecam ten dodatek i podpisuję się rękami, nogami pod tym, że zasługuje na 10 na 10, na dychę, bo jest świetny, jest naprawdę bardzo fajny. Czy warty swojej ceny? No to już każdy musi z was stwierdzić. Dla Polaków jak zwykle wszystko jest drożej, bo my mamy taką, a nie inną walutę. Nie płacimy w dolarach, prawda? Ani w jakichś tam euro, tylko płacimy w złociszach. Jak to niektórzy też mówią, w cebulionach i za wszystko musimy cebulić drożej. Co do właśnie tych trybów online, to zobaczcie, jest Blizzard, jazda dowolna, jest Blizzard współpraca. Jazda dowolna to nie jest tak jak mamy w podstawce, tak? Jak tutaj mamy, że jest jazda dowolna online i robimy jakieś tam... O, fuck, wyszukuj mi... Nie, nie chcę. Jakieś tam wyścigi sobie robimy, tak? Tylko... jeździmy po całym świecie, po całej mapce i ktoś może utworzyć na przykład jakieś zawody i może do nich dołączyć albo nie. Okej. Okay. Wchodzimy do tuningu, zobaczymy, co z tą skrzynią biegów tutaj nie gra. Jeśli chodzi o przyspieszenie, właśnie, zobaczmy. No, tak myślałem, te biegi były trochę źle ustawione, można to poprawić. Co do... wydaje mi się, że samochód ma zbyt sztywne ustawienie stabilizatorów. Zbyt... a to ciekawe. Aha, dobrze, to jest ustawienie... tłumienie. Tutaj nic nie możemy ustawić. Bilans jest 50 na 50. Ciśnienie w oponach zmniejszymy odrobinę. Chociaż ponoć nie powinno się za bardzo. Przynajmniej w rowerach. Bo ja się tam... ja bardziej się zajmuję rowerami niż samochodami w życiu normalnym. W sensie jeżdżę na rowerze dużo. No teraz w zimę mniej, ale... jak jest okazja, to jeżdżę i się ścigam. A teraz wracajmy do naszego wyścigu. Tu mam 3 gwiazdory. Tak, i teraz powinno być zdecydowanie lepiej, bo będziemy mieli cały czas optymalne obroty. Przynajmniej powinny być. Jest tutaj bałwanek, którego trzeba skosić. Zaraz pokażę tego bałwanka. Weźmiemy oczywiście moje Audi. Tam mam jeszcze w razie czego w zapasie Forda. Kena Bloka i właściwie to już nie jest Ford, tam z Forda została tylko ta karoseria, tam wszystko zostało wywalone i zmienione. Dobrze, teraz pełne skupienie, moi drodzy.
Bo tutaj nie ma tak. Musisz się ścigać i dać z siebie wszystko. Nie ma tak jak w podstawce, że wygrywasz sobie o tak na lajcie. Nie, nie, nie. A są nowe ogólnie samochody do znalezienia, nie tylko tutaj, w tej krainie, ale także właśnie też w podstawce. O, jest bałwanek, cyk, jest skasowanie bokiem. I właśnie to jest też trochę słabe, bo musimy się strasznie przejmować, aby zaliczyć to wyzwanie, aby wygrać ten wyścig i dopiero wtedy dostaniemy złoto. Aczkolwiek nie musimy tego robić, nie musimy tego robić w wyścigach. Możemy na przykład jakieś wyzwanie zaliczyć na 3 gwiazdki i wtedy też dostajemy tam wyższą punktację. I możemy przejść dalej w fabule w tym dodatku. No i próbowałem coś skasować bokiem, ale byłem za daleko. Jadę sobie na piątaku. Czwórak. No, powiem wam, że i tak ciężko jest ich dogonić, ale już raz przejechałem ten wyścig, dlatego będę tutaj troszeczkę lepiej jechał, myślę, mam nadzieję. Zdusiłem trójką. Niepotrzebnie wchodzę w tym driftem tak naprawdę. O, są pachołki, uwaga. Ciekawe, dlaczego mi nie zaliczyło. Muszę chyba całkiem bokiem jechać. Ach, kuźwa. Teraz też mi zaliczyło. Chyba po prostu nie leciałem bokiem, tak za... Trzeba tak całkiem hardkorowo bokiem jechać. I też to jest trochę głupie, bo zobaczcie, oni nie muszą robić tego wyzwania, no! A ja muszę! Dobrze, to spróbujemy w takim razie jechać najlepiej jak się da i po prostu ich dogonić. Nie będę driftował, bo driftowanie no jednak dużo czasu zabiera. Na każdym zakręcie trzeba brać te zakręty. Ach, płytko. Tak, tak się zastanawiam, czy ta audycja czasem nie jest ustawiona w tryb eko. Dobrze, trochę tu podgoniłem, ale wygrać będzie ciężko. Wow! Okej, skrócimy sobie tu trochę. No i widzicie, gdy nie driftuję, to dużo szybciej się jeździ. To oczywiste, prawda? Najbardziej mnie wkurza, że te boty, ich samochody ważą gdzieś ze 100 ton. Nie da się ich zepchnąć, a oni ciebie spychają jak chcą. Przede mną Audi S1. O, ale mnie zawróciło. Też nie można tego śniegu zmierzać, kurde no. Trzeba się bardziej tej drogi niby trzymać, bo tu kurde prawie tej drogi nie widać. Już koniec. No kurde no i która pozycja? Piąta pozycja. Ja dałem z siebie wszystko, naprawdę. Jechałem całkiem fajnie. Może ten początek nie był dobry. Wiem, że jeszcze jakbym trzeci raz pojechał, to bym to skończył może nawet i na drugiej pozycji, ale było ciężko, zwłaszcza, że no mnie wkurza, jak oni cię spychają, to normalnie nic nie możesz zrobić, jak lecisz gdzieś tam na ścianę, na pobocze, a jak ty próbujesz ich zepchnąć, leciutko popychasz, nic się z nimi nie dzieje, z całej siły walisz, nic się z nimi nie dzieje. Lista życzeń, tu mamy dwie gwiazdki, tu mamy sprint, pojechałbym to. I dam z siebie wszystko, mówię, obiecuję. Dam z siebie wszystko teraz, nie ma zmiłuj. Masakruję ich elegancko. Ale mi się podoba ta śnieżyca, naprawdę bardzo. Kurczę, tak to graficznie super wygląda, ten śnieg napierdziela ci po oczach. Tak masz wrażenie, jakbyś naprawdę jechał w jakiejś śnieżycy. Tak myślałem właśnie, że to w Fordzie Horizon musi zajebiście wyglądać. Tak samo jak efekt tego deszczu, gdy jeździmy na tej zwykłej mapce, tak? Na tej standardowej. Ekstra to wygląda po prostu. Ciekawe, jaki będzie następny dodatek. Bierzemy moją audicę. Całe szczęście, że możemy się cały czas tą audicą ścigać. Nie trzeba tworzyć swoich jakby mistrzostw.
Okej. Pogodę mamy całkiem ładną. Zobaczmy cele. No, to będzie proste. Drifting albo drifting na hamulcu. Myślę, że się uda. Tutaj ta Audi ma bardzo krótką jedynkę, dlatego od razu wbijam jej dwójkę, zanim jeszcze zobaczę obrotomierz. Ale chyba jest ustawiona w tryb eko, no. Bo mnie zostawiają z tyłu. Spoko, zaraz się odgryziemy. Może to automatyczne tunigowanie jakiejś tam części mi nie przydzieliło, ale widziałem, że no nawet całkiem niezły był ten tuning. Tak wolę zawsze sam tuningować, ale nie było tam aż tak źle. Dobrze, co to przede mną w ogóle jedzie? Nie potrafię rozpoznać marki, muszę zobaczyć znaczek. Volkswagen? Powaga? Nie, może być. Nie, bo co to jest? Coś dziwnego. Nie widziałem tego samochodu jeszcze. Tutaj jest ciekawa sprawa z tym lodem. Przed chwilą przejechałem przez taką strefę, po lewej stronie była oblodzona. I jak się na to najedzie, się dociśnie gazu, to samochód znosi na lewo. Dlatego, że ta lewa strona samochodu wtedy nie ma przyczepności. Szczególnie to czuć z samochodem z napędem na jedną oś. To już w ogóle. Ściąga go na lewo i człowieku, dealaj z tym. No i dobrze, gonimy Audi S3 przede mną. Także na razie idzie dobrze i musimy pamiętać, żeby zaliczyć ten drifting. Więc co, próbujemy? Drifting bez hamulca, nie wiem, czemu nie zaliczyło, może tutaj. Tak, będzie kilka tutaj zakrętów. Ale widzicie, ile drifting zabiera prędkości, bardzo dużo. Pokonując zakręty tak płytko. No patrzcie, nie mogę go zepchać, a on jedzie twardo koło mnie i nic. Co? 30 tu trzeba zrobić tego? Ale to się chyba za jednym driftem kilka tych punktów dostaje. A tam już jest meta, no poważnie, kiedy ja mam to zrobić niby? Cały czas powinienem driftem jechać w takim razie. Aha, na pewno. Jeszcze wyprzedzili mnie prawie przed całą metą. Kurczę, no tutaj powinno się pokazywać, ile jeszcze... O, ty wyjazd stąd! Wyjazd! Nie, nie wygrasz! No patrzcie, nie da się go zepchać! Kurde, no nie mogę z tego. I czwarta pozycja, no. A już... Ach... Chciałem zaliczyć wyzwanie jeszcze w tym wyścigu i to mnie zgubiło. Wiecie co, ja powinienem olać to wyzwanie i skupić się totalnie i przez to... No cholera! Tak, spodobał mi się projekt. Projekt jest samochodu, jest fajny. Dobra, ale ładne widoki, chociaż to mi rekompensuje znowu przegraną w Audi, no. A czy to może nie jest wina Audi? Tutaj co mamy? Zjazd z górki. Pasuje mi. No, tutaj powinno sobie Audi poradzić, zobaczymy. Jest jeszcze kilka rzeczy tutaj do zrobienia. Mamy wspinaczkę, można to zaliczyć, na spokojnie. Gdybym miał ekipkę, to by to poszło elegancko, bym musiał się skupić na tych wyzwaniach, nie? A oni by wygrywali za ten czas. Dobra. Ej, moment, jakie wyzwanie mamy? Rewelacyjna czysta jazda, umiejętność jakaś tam. Dobra, trzeba to zdobyć 3 razy. Czyli teraz mam w dupie driftowanie. Jadę po prostu wyścig najszybciej jak potrafię, jak mogę i wygrywam. Mercedes się tu pojawił, to jest Mercedes A45? Jakoś tak. Nie mam czasu cię słuchać, laska, bo ja jestem tu skupiony na wyścigu, okej? Okay? Proszę mnie tu puścić. No właśnie, musiała powiedzieć, co musiała powiedzieć. Jedziemy. Posłuchajcie sobie Mercedesa A45, jak brzmi. Mam nadzieję, że to jest A45 albo A43. Kurde. Chyba tak, chyba A45. Zobaczcie sobie. Na YouTubach jest tego pełno. Okej, i... Ale ładnie wzięli ten zakręt, ja nie.
Czysta jazda, pamiętajcie, w nic nie uderzamy, nawet się nie odcieramy od tych gamoni. A, zresztą, to chyba nieuniknione, bo oni zawsze nam nie wjeżdżają, boty w sensie. Mogłem na dwójce zostawić. To bym nie miał tego laga przy zmianie biegu. Tutaj ślisko, widzicie, oblodzone jest od prawej strony, od wewnętrznej. Gościu to wziął bez stresu i w dupie ma... No jak mnie wkurzają te boty. Ale z normalnymi graczami jest łatwiej wygrać niż z tymi botami, naprawdę. Na multiku w sensie, bo normalny człowiek popełnia dużo więcej błędów na wyścigach. Nawet jakiś zaawansowany gracz. I po tym. Po wyzwaniu tam rewelacyjna czysta jazda. No, super. To nie powinno się liczyć, to był Kiss the Wall. To jest sztuka tak zrobić. A nie. Kamuki? Nie, to nie kamuki. Jak zadriftował? Teraz to by się tutaj przydała ta umiejętność na drifting, nie? Nie ma mowy, nie? Nie dogonicie mnie, gnoje. Coś jest nie tak, ja myślę, że ta audycja jest ustawiona w tryb eko. Coś tu nie gra. Coś tu, kuźwa, nie gra. Ja muszę ją chyba naprawić. Słuchajcie, ale fajne ujęcie pod koniec. Wszyscy lecą w powietrze. Fajne, fajne. Coś tu nie gra z tą audycją, okej? Ja to zaraz naprawię. Ja myślę, że tu jest za mało mocy. Ja myślę, że ta Audi jest źle stuningowana. Trzeba tutaj troszeczkę ją podkręcić. I znowu znowu łatwy dostałem. Jedna gwiazdka. Niemożliwe. Nie. To nie może być w Audi. Słuchajcie, to jest dobry samochód. Chodźmy do salonu. I zrobimy z nim porządek. I mówię wam, powiem wam tak. Stawiam. No to nic nie stawiam. Ale moim zdaniem teraz wygram. Jak ulepszę tą Audicę. Weźmiemy sobie... O, tutaj nic nie ma... Kurde, no. Ale zobaczcie, jak mi staty rosną. Ja myślę, że ta Audica jest na częściach standardowych. To mi się nie podoba. Tu co? Po co mi to? Przestań. Ale... Odciążenie. Haha, dlatego... Tak ten... Po co mi to to? Dawaj, moc! Podkręcamy moc. Zobaczymy opony. Opony zimowe to zostawimy, bo z miejsca się nie ruszę. Ale po co mi takie szerokie kapory? Przestań. No dobra, tutaj, no niech będą takie, te damy może na drugim poziomie, na pierwszym, dobrze. O spoilerowanie, tam nie wiem, czy coś tam polepszało, to ten. Dobrze, i teraz, uwaga, kurde, S1 od razu, szlak. A, tutaj nic nie ma z tą mocą zwiększone, ja widzę. To nie fair, coś tu nie gra z tym samochodem, nie podoba mi się to. Mam dziwną charakterystykę, zauważyłem. W ogóle ten tuning nic nie pomógł, automatyczny. Trzeba wszystko samemu trzeba robić, jak zwykle. Szlak. Teraz nie znajdę tego optimum. Tu nie. W dolot troszeczkę ulepszymy. O, pięknie, pięknie. Teraz powinno być. Dobrze, zobaczymy, jak tu z napędem wygląda sytuacja. Tak, dyferencjał możemy jeszcze coś tam pokręcić przy nim. No i sprzęgło, czas zmiany. Możemy też je tutaj podkręcić, ale już skrzynia biegów flipa. Tak samo jak wał napędowy, no to tylko do masy, to się nam masa zmniejsza, tak? Nie wiem, czy tam coś dodatkowo w tej grze to ma jakiś wpływ, nie wiem. 13 tysięcy kosztował mnie ten tunik, ale... Słuchajcie, ja myślę, że to będzie już teraz tylko formalność, jak ja wejdę w ten rytm, jak ja wyczuję to Audi, mówię wam. Tu w ogóle nie trzeba jakichś tam rzeczy na prowadzenie, jakichś takich pierdół. Wbijasz samochodem teraz na akcję, jesteś król, ale czekajcie, najpierw to trzeba troszeczkę tu dostosować. Zobaczmy sytuację właśnie. Spróbujmy ustawić bardziej, chociaż ja wiem, na śnieg to może i nawet lepiej, jak jest tak.
Zróbmy tak. Cyk. I jeśli chodzi o hamulec, tutaj nic nie możemy ustawić. Po co nam zresztą hamulce na śniegu? Przestań. Pyk. Po co mi taka wysoka prędkość? 280 wystarczy w 100%. Dobrze, teraz to powinien być koksu. I tak, wbijamy na obojętnie jaki wy... Nie do garażu. Przypadkowo nacisnąłem odrębny ten przycisk. Miałem do garażu, do tego, do wyścigu, do mapy wejść. Dobrze. Tutaj mamy wspinaczka. Jedziemy. Będzie zamieć śnieżna. Będą wszystkie możliwe problemy, jakie są. Opony zimowe, ulepszone Audi. Moi drodzy, jestem w raju. Teraz dosłownie to będzie formalność, mówię wam. Tutaj zdobędę teraz, nie wiem czy wszystkie gwiazdki uda się zdobyć, ale powiem tak. Co najmniej druga pozycja, co najmniej. Ja nie wiem czy ja tego nie jechałem czasu. Co tu w ogóle trzeba zrobić? Drifting, dobrze. Haha, może i to nawet jechałem, ale zobaczycie co się teraz stanie. Zobaczycie. Teraz mamy ulepszone Audi, to nie ma w ogóle mowy o żadnych kompromisach. Jestem na czele stawki i koniec. To jest podjazd. Tak. Wiem o tym. Musimy jej słuchać do końca, ona musi powiedzieć o co jej chodzi i dopiero wtedy nas puści na wyścig. Dobrze, zasada jedna. Trzymamy się drogi. Śnieg bardzo zwalnia i zaraz będzie zamieć śnieżna, więc to też trzeba uważać. Nie ma litości. Nie gram w tą grę. Trzymajcie się, na razie.